z wymawianiem ich pseudonimów. No, sięgam, reprezentują jakby drużynę turniejową. Simon to nasz zawodnik. A Blakey, no Jezus Chryste, Benny granie. Błagam cię. Blakey jest. Witam Cajku, chciałbym cię opierdolić, że zacząłeś warm-upa przed 20. Zaskoczyłeś mnie troszeczkę. Powiem ci. Nie musiałem na szybko ogarnąć, ale kryzys zażegnany. Powiem tak, gracz na warm-upie idzie dosyć średnio, jeżeli ma być szczery. No to chyba nie będzie tak jakościowy mecz. Chociaż nie, to jest tylko warm-up. Weźmy to też pod uwagę. Myślę, że mogę na przykład 20, nie, no to staraj się, albo mi napisz, chociaż że planujesz wcześniej, bo totalnie mnie wyjebało z kapci, jak już odpaliłeś gierkę. Ale whatever. Whatever. O, Blakey prezentuje wysoki poziom kursor dance'a, żeby zobaczyć. Jest grane. Czyżby Majs wszedł do lobby? Majs, nas mi co tu robisz? Przepraszam, nie chciałem tego nieśmiesznego dociu powiedzieć. Oczywiście szanuję graczy. Relaksa bez relaksa. Ale dobry jest jebany. Naprawda. A no, drużyna przeciwna to El Bombito 2242 UR i to jest Six Digit. Jeden z trzech Six Digitów w sumie. Chyba i Gorilla Boss. Pamiętajmy, że ranking w tej grze nie znaczy dosłownie nic. No ale mówię, także, to jako ciekawostkę, jest fajnie. Mogą się totalnie po nas, matko jedyna, po drużynie przeciwnej przejechać. No i wszyscy chacie akcji w ogóle. Zdaję sobie z tego sprawę, pisałem to Nao i powiedział, że dzisiaj pasuje jeszcze, jeżeli chodzi o kas, także dajmy mu odpocząć. Naprawdę liczyłem, że będzie na tym meczu o 23, no ale niestety. Trudno się mówi. No to on nie wbije na tym 23? Dobrze. Mecz się zakończył. Także ja klikam panik. Typowo. I chciałem przedstawić wam team intro. Otóż w dzisiejszym meczu będą się napierdalać drużyna Farmerzera na składzie This is Simon oraz Blakey oraz drużyna El Bambito 22,42 UR w składzie Gorilla Boss Oso oraz Kapi Wilku. Także tak się prezentuje dzisiejszy skład na dzisiejsze spotkanie. Powiem tak, ja nie mam żadnych predykcji, ja totalnie graczy nie znam, tylko Szymona, wiem jak on gra, wiem na co go stać. A jeżeli chodzi o resztę, to nie mam pojęcia. Jak oni się prezentują, także może to być bardzo interesujący ten. Gracze już banują, matkę jako nie zapierdzielają dzisiaj szybciutko. Ja chcę tylko powiedzieć jako ciekawostkę to, że jak były zapisy do turnieju. PR2 zbanowana, czyli Extreme Fantasy. O. Nie zobaczymy w dzisiejszym meczu tej mapy. A szkoda, było fajne. Oraz ban ze strony drużyny czerwonej jest to Hidden 2, czyli Walking in the Sun tej mapy również dzisiaj. Nie użyjemy. Pamiętajmy, że drużyny mają po jednym banie. R8. Zbanowane znowu. Resztę map będą zmuszeni już zagrać. Tak to wygląda. Rolują teraz o pika i zwyciężyła drużyna niebieska, czyli El Bambito 22,42 UR. Czyli oni pikują pierwsi. Kapitan drużyny jest Gorilla Bososu, a kapitanem drużyny czerwonej jest This is Simon. Także tak to się prezentuje, aktualne spotkania. Grasz długo myśl nad pikiem. Zastanawiałem, czym to zaskoczy. To będzie pierwsza mapa, będzie nią free mode drugi. Czyli nie przyjrzałem tego tytułu, ale free mode drugi, po prostu. Ja może też nie będę czytał, ale po prostu z pseudonimem, z nickiem. Ale jaki nick? Ja mówię o mapie, o nazwie mapy, że nawet nie podejmę się próby czytania jej. No mówię, że ja tym bardziej. Dobra, Benny, ale tak szczerze, kto pytał? Czekaj chwilę. Powiedz, kto pytał? Kurwa, winie zamknąłem. Dobra, żarty na bok. Pierwsza mapa nam się szykuje. Powiem tak. Jak się czytał jego nick? Blaku? Blakey.
Black A, jak się zapisało na stronie, był 6 digitem. Już prawda, nie. Aktualnie jest 5 digitem, jednakże no pamiętajmy to, że przefarmił, to no w zasadzie nic nie znaczy. Może lepiej będzie jumpowo. Jeżeli w mapie pojawia się jumpy 1-2, to myślę, że może sobie poradzić tutaj lepiej niż wcześniej. Oczywiście, I just kidding, guys. Wiecie, o co chodzi. Żarty, żarciki. Pierwsza mapa przed nami. Fremont drugi. Po stronie drużyny czerwonej jest jeden Nomad i Hard Rock. A po stronie El Bambito 22.42 UR mamy raz Hard Rocka, raz Hidena. Więc przewaga lekka, jeśli będzie. Jestem bardzo zdziwiony, że Szymon wybrał zdecydować tutaj na pick Hard Rocka. No, on trochę Hard Rocka chyba gra, co nie? Absolutnie nie. Aha, ciekawe. W każdym razie, Kapi Wilku pierwszy tutaj, że tak powiem, nie trafia w kółeczko. Blackie również zmisował. Kapi Wilku po raz drugi. I Gorilla Boss Osu również zmisował, bo nie ma full combo. To na samym początku musiałem to przeoczyć. No to jedyne full combo w lobby utrzymuje na razie Szymon. Simon, przepraszam, będę tutaj po nicknameach mówił. No, nie gra Hard Rocka, ale to jest króciutka mapa, zapomniałem w ogóle. By the way, utrzymuje bardzo dobre accuracy. Kapi Wilku jest zaraz za nim. Znaczy zaraz, 3% niższa accuracy ma. Gorilla Boss Osu sobie już tak dobrze nie radzi. 84% accuracy. Dużo misów z jego strony. Blackie zmisował 91, ale wydaje mi się, że tą mapę spokojnie będzie w stanie zabezpieczyć drużyna farmerów Erana. Gorilla Boss Osu z kolejnym misem. No tu się już nic złego nie powinno wydarzyć. Szymon z misem, ale to dalej jest 400k przewagi na samej końcówce mapy, to no nic się nie może złego wydarzyć. Na skorze FO2 ten jest bardzo wysoki wynik, tak na krótką mapę, bo pamiętajmy, to prawda. Black i lecisz. Widzę, że mamy tutaj fanów jakiś. No my też po części komuś kibicujemy, ale... Nie, ja jestem najbardziej obiektywnym kasterem, jakiego możecie spotkać, przysięgam. Bez falbka. Ktoś coś mówił? Także drugą mapę mam, pierwszą mapę mam za nami, trafiła ona na konto farmerów Erana i teraz farmerzy Erana mapę będą pikować. Ale nie wygranie swój pik to bardzo dobrze rokuje, jeżeli chodzi o ten, bo no pamiętajmy, że przy tych meczach turniejowych również siadanie na psychikę oponentów jest istotnym aspektem. No tak. O, Mao napisał, że wylecił już meczyk na 21, więc możliwe, że jak on tutaj ostatni. Pikujemy Nomad pierwszy. Pikujemy, matko jedyna, przepraszam, no ale na farmerze Erana tutaj, że tak powiem, sprawia, że zaczyna mówić jako o sobie. Przepraszam, postaram się tego nie mówić. To będzie ciekawe. Także Nomad pierwszy spikowany ze strony drużyny czerwonej. Także. To będzie ciekawe. Bardzo fajny utwór. Bardzo jumpówka przede wszystkim jest to mapa długa, także no będziemy mieli co komentować w domu. Zabrałbyś ten kursor z... Powiem tak, to będzie ciekawa mapa, bo jednak no obydwie strony tam raczej umieją jumpować, zwłaszcza, że... Zobaczymy, no pamiętajmy, tak naprawdę nie możemy się wypowiedzieć, że jest gracz, nie widzieliśmy jej gameplayu. Jedyne co możemy to aktualnie oglądać i oceniać jej grafię na bieżąco. Kapi Wilku ma jakieś problemy z załadowaniem się, przynajmniej jak klient turniejowy. Już się naprawił. O matko, momencik. Niestety. Aborcik? Nie aborcik, tylko trzeba spanikować. No niestety, to są uroki... A, był błąd tego. ...osu klienta turniejowego, niestety. Oj, ze strony El Bambito. Wysoki drop accuracy już na samym starcie, nie wbili się w ten ryt. Drużyna farmerzy Erana utrzymuje cały czas SS. Bardzo przyjemny utwór swoją drogą. Jestem fanem. Wielki. Klient moment, dosłownie. Dosłownie, jest mapa typu, kto pierwszy zmisuje, tak naprawdę miał przewagę, bo... Te jumpy to będzie, na tych jumpach to możesz czuć się pewnie na jumpach, a zrobisz hitmisa i nagle się okazuje, że drugi zawodnik będzie miał... Oj, Blackie pierwszy break w meczu, jednakże no accuracy z drużyny El Bambito jest
Powiedziałbym tragiczne, ale byłoby to niemiłe. Ojojoj! Kolejne miejsce ze strony drużyny Farmerzy Erana, to był ich pick. Happy Wilku oddaje pierwszego miejsca w drużynie niebieskiej. Ale ze względu na znaczącą przewagę w accuracy, Farmerzy Erana dalej utrzymują prowadzenie. Happy Wilku kolejny miss. Gorilla Boss Osu w dalszym ciągu trzyma full combo z nie najlepszym accuracy. Ale to jednak jest dalej full combo, to combo ich, tak powiem, ratuje. Powoli ich tam będzie do przodu wyciągać. Już jak Kapi będzie tak misował jak wcześniej, to może być różnie. Prawda, pamiętajmy, że na skorze w odwójce te misy odejmują punkty w drużynie. Także to jest dosyć ważny aspekt, który myślę, że należy pamiętać. Bardzo ładna akurat ze strony drużyny Farmerów Erana. Nie spodziewałbym się, prawdę mówiąc, że to będzie 99%. 98,6% już. No i pomijając fakt, że Gorilla Boss Osu, ojojoj, Szymon breakuje. Oj, to Low Air Miss, tak zwane, to zaboli. I to może sprawić, że... to combo, które nagromadził Gorilla Boss Osu, będzie... że tak powiem, rokowało w przyszłości. I Kapi Wilku również posiada dobre supporting combo. Także... jedyne combo w drużynie Farmer Fana posiada blakę jakiekolwiek. Nie jest też ono zbytnio wysokie, także no już ta przewaga, możemy zobaczyć, bardzo zbliża się na konto właśnie drużyny El Bambito i aktualnie oni mają prowadzenie. No tutaj wyniki będą 300k jednak, 300k go prawda. Ciągle FC, to będzie rosnąć. Happy Wilku misnął. O. Oj, ten miss może być kluczowy, tym bardziej, że Gorilla Boss Osu ma 93% accuracy. Happy Wilku z kolejnym misem. Simon z misem, niestety. Blacky z misem, ojojoj, i to by chyba będzie gwóźdź do trumny. Chyba, że Gorilla Boss Osu zmisuje. Happy Wilku zmisował. Jednak no, drużyna Farmy Frani posiada żadnego combo na swoim koncie, to jest straszny problem. A na Gorilla Boss Osu widać, że nie jest przyzwyczajony do grania z Korfa dwójki, bo nie dociąga tych sliderów, tam bardzo dużo setek było właśnie na sliderach. No, to jest na koncie. Happy Wilku tak zmisował. No ale niestety nic tu się już niestety, jakie niestety. Nic tu się już nie wydarzy oraz mapę powinni zabezpieczyć gracze drużyny El Bambito. Gorilla Boss Osu zmisował, nie będzie full combo. Blacky również zmisował. To ucieka, ale nie, za mało czasu już. Braku czasu. Gorilla Boss Osu, ora, totalna dominacja. Szczerze dziwię się, że to jest A-rank. A to był slider break. To był slider break, nie było miso, dlatego. Dokładnie, jednak z takim accuracy moglibyśmy się, że tak powiem, moglibyśmy oczekiwać czegoś więcej tego accuracy. Ale w każdym razie mapa trafia na konto El Bambito. Wynik aktualny to jest 1-1. Także, tak to się prezentuje. Teraz będzie pick drużyny niebieskiej, czyli El Bambito spikują swoją mapę. Wymienili się pikami w zasadzie, bo pierwszą mapę spikowała drużyna niebieska i wygrali ją czerwoni. Drugą drużyna czerwona, wygrali ją niebiescy. Także, no, że tak powiem, lubią oddawać swoje mapy. Czy jakieś mecze dzisiaj będą? Jeszcze dwa dzisiaj mecze kastujemy. DT2! Gra zdecydowali się na piknięcie mapy DT2, czyli jest to Red Goose. Kurwa, dobrze kliknąłem, nieważne. Odkleiło mnie na sekundę. Zielony, bo drugi mecz, drugie DT, które nie jest wcale aż takie wygodne. To prawda? Prawdę mówiąc, wygodne? Nie mam pojęcia, jak wygląda mapa DT1. Ale martwi mnie, że nie ma muzyki. Już jest muzyka, także... także jednak jest git. Też się zastanawiam, jak ten... Kapi Wilk sobie poradzi, bo jednak to nie jest wysoki rank. To prawda, podejrzewam, że również możemy spodziewać się tutaj niezbyt wysokich ACC ze strony w zasadzie obu drużyn, bo to jest AR8, przynajmniej moim zdaniem są niekomfortowe do grania. Tym bardziej, że to nie jest... Ale do przeżycia jeszcze. Że to nie jest zwykła jumpówka. Także, no zobaczymy w każdym razie, zobaczymy.
Możemy co najwyżej sobie pospekulować aktualnie. No i co? Przechodzimy do już trzeciej mapy tego spotkania. Oj, oj, oj! Oj, 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 to accuracy po stronie drużyny czerwonej! Oj, oj, oj! Oj, 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 już tam break był jeden! Kolejny break! Kapi Wilku również breakuje! Na razie Kapi Wilku najlepsze accuracy tu utrzymuje, widać, że to jest R8 DT Farmer, TF. Simon też już to dobre combo zaczyna mieć. Prawda, ale to accuracy jest... Oj, 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 fatalne! Obydwoje w tym samym momencie breakują, a mogli polecieć trochę na combo. To jest chyba plus. No pomijając fakt, że... A, tu nie ma full combo. W tej mapie, tu się wszystko może wydarzyć! Się wszystko może wydarzyć! Wahadło! O nie, dwa misy! Oj, 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 dwa misy! Ale już gracze drużyny mają lepsze accuracy, ogólnie. Gorilla Boss Osu 78%. Ale to się Kapi Wilku 86%. Prawie 90% u obydwu graczy. Ze strony drużyny Farmeru Ferana. Oj, oj, oj! Kolejna wymiana map chyba będzie. Tak mi się wydaje. Się też tak wydaje, chociaż... Oj, Kapi Szymon breakuje! Kapi i mapa trafia na konto Farmeru Ferana. Tak szybko to widać, że na zobaczyłem, że już koniec jest, ale... Kolejna wymiana mapy. Powiem tak, po rankingu Kapi Wilka bym się nie spodziewał, że zrobi najwyższe combo w pokoju. Mówiłem, ranking nie gra. Nie ma co się sugerować rankingiem. Ranking nie znaczy dosłownie nic. Albo part początkujący. Dobrze, teraz pick Farmeru Ferana, czyli drużyny czerwonej. Zobaczymy, na co zawodnicy się zdecydują. Teraz muszę się zastanowić, żeby swojego pika wygrać. To prawda, byłoby to dla nich bardzo komfortowe, gdyby wygrali swojego pika, bo wtedy, że tak powiem, zostałaby im ostatnia mapa do zgarnięcia. No powiedzmy sobie szczerze, granie tiebreakera jest strasznie stresujące. DT1. To jest pik, którego się mogłem spodziewać w zasadzie. Era, to tam piszesz, to ja nie mogę. Dobrze, także Saj, utwór Ami. Emi. Ami? Emi? Nie mam pojęcia. W każdym razie, DT1 za momencik przed... Fajna mapa. Państwa oczyma. Amy. 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 Tak, tak myślałem. Amy. Nie ma za co? Dziękuję. W każdym razie, za momencik... Czekaj, 2 plus 1, plus 1. Czwarta mapa zaraz przed nami. A to był nieśmieszny, to był nieśmieszny dowcip, kurwa. Przepraszam wszystkich widzów. Starałem się jakoś, nie wiem. Nieważne. Czwarta mapa za momencik przed nami, DT1. Jeszcze nie grana w tym turnieju. Chodziło to dopiero drugi mecz dopiero. A także no. Ale w pierwszym nie była grana, tak? To się liczy. Oj, 50 na sliderze Kapi Wilka. Nie za komfortowa sytuacja. Gorilla Boss Osu. Chciałem powiedzieć, że ma SS, no ale już nie ma. Klątwa Castera, jak widać, zawsze jest obecna wśród nas. Dzisiaj kogoś ten klątwujemy. Powiem już tak. Nie wiem, co ci gracze mają z holdowaniem accuracy, ale nikomu nie wychodzi to dobrze. Simon breakuje na sliderze. No ja powiem tak. Jednak overall i tak drużyna Farmerzy Erana posiadają lepsze accuracy, stąd też ta przewaga punktów na ich koncie, mimo że przewagę combo mają gracze drużyny niebieskiej. Wiadomo, Scorfa 2. Mapy chyba na V1 by ćwiczone były. Jest taka szansa. Oj, Gorilla Bososu strasznie setkuje. Oboje breakują z drużyny El Bambito. O! Także oj, przewaga na koncie... Przewaga na koncie drużyny czerwonej zaczyna się stopniowo powiększać. No wiadomo, no nie jest to jakaś duża przewaga, bo gracze tej drużyny również nie holdują zbyt dobrego accuracy. Eran. Czemu oni w ogóle nazywają się Farmerzy Erana? Bo ktoś miał grać pod tą nazwą. Zostawmy ten temat. Zostawmy ten temat na kiedy indziej.
gdyż no... Powiem tak, utwór jak najbardziej idzie. Banger. Mi ze strony Black Eye'a i Capi Wilka oraz Simona jedyne combo w pokoju, nieważne, jeśli nie powiedzieć, że ma Gorilla Bossosu, ale on również zmisował. Także to się prezentuje i olbrzymia przewaga na koncie drużyny czerwonej. Także podejrzewam, że tu może się już za dużo nie zmienić do końca meczu. Black Eye misuje. Jednak no, w sumie nikt nie ma zbyt dużego combo w tym pokoju. Black Eye kolejny mis. A to dalej jest 300k przewagi. No, zwłaszcza, że mapa się kończy, więc... No prawda. Tu raczej nic się nie stanie. No. I może powiedzieć, wymarzona sytuacja dla drużyny czerwonej. Wygrali w końcu swojego pika, przełamali się. Także... Będzie na pewno bardziej komfortowo... Ojojoj, Capi Wilku! Mis na slajderze ostatnim. Aj, najgorzej. W każdym razie, mapę zabezpieczają czerwoni. No i zobaczymy, jaki będzie kolejny ruch ze strony drużyny niebieskiej, bo aktualnie no oni wybierają mapę. Co pitną. Ja bym... Może w Hinena spróbują? Bo jednak Simon, a nie ten drugi jego... Nie, z kolei tylko ktoś tam dodany na Hinenie. Raczej też niezbyt mocno. Można zaryzykować. Może nam się uda lepiej, to jest tego typu taktyka. Era na tak. Się co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę ja powiedzieć? Ja też tak spojrzałem na to, siusiu. Tak, także swoją drogą, link do Discorda w opisie, zapraszam serdecznie, każdego gracza losu. Przyjemna atmosfera. Z wysokim ilu razem inteligencji. No mo drugi! W końcu mamy BS Power Explosion! Czekałem na to cały dobra. Czas. Oni mogą przepiękna mapa. BS Power mapa. Explosion za moment przed Państwa oczyma. Nareszcie. Banger absolutny. No powiem tak. Kogo nie buja ten utwór, to mu współczuję, że się buja do Kimi no Sei. Zabierz kursor. Matko jeden, ale tak. To buja. Mogę śpiewać? A to nie ma słów, ale mogę nucić. Nie. Szkoda. No to ponuciłby. To jest streamówka jednak, co nie? Więc... To prawda. To jest streamówka z... Capi Wilku, bo AR9. Jednak gracze, które mają... Którzy mają niskie... Ja bym się martwił, bardziej martwił o Gorilla Boss Osu, gdyż no... On to accuracy ma... Na strasznie niskim poziomie. On ma problem z holdowaniem tego accuracy. Wiadomo, to jest pierwszy mecz, może się stresują chłopaki, nie wiem. Może pierwsza styczność ze Skarem V2 w ogóle, albo jedna z pierwszych. To prawda, także... No w każdym razie... Zaraz wszystko się rozstrzygnie. Czy będzie to ostatnia mapa, czy... Będziemy mogli jeszcze oglądać. Gorilla Boss... Ojojoj. Niezbyt dobrze to Albambito zaczęli. Simon również misuje, jedyne combo... Full combo aktualnie w pokoju ma Black Eye. Ja najgorszy ma accuracy, nieważne posadkował. No i tam dwie seteczki, tam. No 9-5 na skorze V2, to jest moim zdaniem jeszcze dobrze, w miarę. Czemu z kolejnym breakiem? No jakoś Simonowi nie udaje się tą mapę, myślałem, że sobie lepiej na niej poradzi, choć może to jest początek nerwy. Bez... Pod uwagę fakt, że misuje na chyba najprostszych partach na mapie. Ojojoj, dwa slider ryki w tym momencie. This is Simon or Gorilla Boss Osu na tym samym sliderze breakują. Ojojoj, totalny brak combo. Postanowiłem, że Farmer of Rana jedyne combo w pokoju, to ma Capi Wilku. Z nie najgorszym accuracy. Ale jednak Gorilla Boss Osu. Ojojoj, this is Simon problemy. Są problemy z trzymaniem combo, bo stacja co nie jest tego, że nie, problem z trzymaniem prawda, combo. Prawda, góry, bo samo brakuje w tym samym momencie. No to jest tak naprawdę mamy pojedynek od drugiej mapy tych graczy z niższym rankiem. W tym momencie raz odpowiada, że... Ojojoj, trzy breaki! W tym samym momencie. Capi Wilku, jedyne... W dalszym ciągu jakiekolwiek combo posiada. Ojojoj, nieważne, zbreakowali wszyscy, jak jeden mąż w tym samym momencie na tym samym sliderze. Co tu się dzieje w ogóle? Ojojoj, Capi Wilku kolejnym breakiem.
No i wydaje mi się, nie chcę zapeszać, ale to jest końcówka mapy już. Także wydaje mi się, że wynik tego spotkania może być niestety przesądzonym. Happy Wilku starał się jak mógł, no dwa breaky ze strony drużyny El Bambito. Aktualnie tylko Szymon posiada w jakiekolwiek kombo. Jakiekolwiek kombo i tak naprawdę to już się kończy. Więc... No, to już koniec mapy, także... Mamy drugiego zwycięzcę w naszym turnieju. Drużyna Farmer Ferana dostaje się do rozgrywek ERO8. Gratulacje dla wszystkich graczy. Walczyli mężnie. Ja na dwóch kątach Hegu. No, walczyli mężnie. Jednak będą musieli powalczyć jeszcze w loser bracketach. Dobrze, także zwycięzcami dzisiejszego meczu są farmerzy Real na składzie This is Simon oraz Black A. Przyjrzyjmy jeszcze, jakie już mamy zaplanowane rozgrywki na dzisiaj. Kolejny mecz. TP kontra CFC. Nie mam pojęcia, kiedy są drużyny. Czeka, ja już czytam, nas nie pamiętam, przepraszam bardzo. Pierwsza gra. O niestety. Guru Peton kontra Czapek Fan Club. Czapek Fan Club, dokładnie. O, ich miałem na myśli. I gra Fax. Galition i No Mod 5 Prodigy. A nie ma dokładnie, także takie mecze nas jeszcze czekają. My na razie Państwu dziękujemy. Do usłyszenia ponownie w godzinie 21. Idźcie zaparzyć sobie kawkę, kupić herbatkę, bo to będzie bardzo emocjonujące wiesz. Po chuj mi pierdolisz, jak się żegnam. Idzie zajebał w tym kaczyli. W każdym razie dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia już wkrótce. Mówi dla Homer oraz Benegranie. Pozdrawiam serdecznie. Wracamy do Państwa za pół godzinki.